Prokrastynacja, odkładanie spraw na później. Jak ten temat ugryźć, z czym to ma związek? Słuchajcie, jest to wielowymiarowe. Począwszy od tego, że nasz mózg tak naprawdę nas wkręca w nieskuteczność działania poprzez wymiar psychologiczny, emocjonalny, ale też konkretne behawioralne pomysły, jak wychodzić z tego problemu. Ale to jest też temat tego, jak złapać tempo działania. Jak budować swoją motywację, jak korzystać z mentorów, jak monitorować swoje działania i jak eliminować to, co nie działa. To też konkretne pomysły, potrzeba znajdowania tych pomysłów na ogarnianie sytuacji życiowych, ale to też stare, dobre podejście Briana Tracy, czyli weź się do roboty, aby przejąć kontrolę nad życiem, i też nieco bardziej subtelne podejście budowania systemów, które nam pozwalają przejąć kontrolę nad życiem. To takie było siedem highlightów, siedem takich zajawek związanych. Z, z radzeniem sobie z prokrastynacją. Powiedziałem o tym krótko i więzłowato w ramach tego krótkiego materiału. Natomiast tutaj na stronie fruga.net 362 znajdziecie artykuł, gdzie spisałem wnioski z każdej z tych siedmiu publikacji. I tam też jest link do spotkania live godzinnego, gdzie szerzej rozmawiamy na ten temat. No to w ten sposób, mam nadzieję, tak z trzech stron, jedną jutówką, artykułem i dłuższym materiałem wideo, mam nadzieję, tak z trzech stron, pomogę Wam. Gdzieś ułatwi Wam funkcjonowanie w tym wyzwaniu wyzwaniu, które nazywacie prokrastynacją, czyli odkładaniem spraw na później.